Witajcie w wideo Space Federation of Trade Unions. Jestem Kirion, a to jest kolejny odcinek poświęcony statkom Star Citizena. Jako, że obecnie trwa sprzedaż banu Defendera, to przyjrzyjmy się bliżej temu statkowi. Jednostka od samego początku wzbudza bardzo duże kontrowersje. Znani youtuberzy są podzieleni. Z jednej strony statek jest krytykowany za skandaliczny design, który powoduje, że zarówno pilot, jak i drugi pilot niewiele widzi przed sobą. Z drugiej, że jest to ciekawy i zrównoważony statek. Wystrój wnętrza statku jest godny banu, czyli przypominający dzieło sztuki. Banu jako rasa nie tworzy sztuki w naszym rozumieniu, ale wszystko co tworzą powinno być nie tylko praktyczne, ale również z klasą. Wnętrze jest pełne łuków i ozdób. Zrobione jest również z myślą o wygodzie dla dwóch pilotów, dla których ten statek stanie się domem. Zewnętrzną część projektował jednak miłośnik stworzeń morskich, wynikiem czego powstał krab. O gustach się podobno nie dyskutuje, ale mi osobiście się nie podoba, a jestem wielkim miłośnikiem statków banu. Przyjrzyjmy się jednak trochę aspektom technicznym i zobaczmy, co da się z niego wycisnąć. Zaglądając na stronę, wiele się nie dowiemy, a wręcz możemy zostać wprowadzeni w błąd. Jest tam informacja, że statek ma dwa sloty fix trzeciego poziomu. Trzeba jednak wejść nieco głębiej, żeby się dowiedzieć, że nie są to dwa działa, a zwykłe pylony na rakiety. Tak więc mamy do dyspozycji cztery bronie osadzone na gimbalach trzeciego poziomu. Tutaj również są pewne wątpliwości, czy są to działa trzeciego poziomu, czy drugiego. Uważam jednak, że jest to drugorzędne i przyjmuję, że są to po prostu cztery sloty na broń trzeciego poziomu, bez gimbali. To oznacza, że statek dysponuje siłą ognia bardzo zbliżoną do tego, czym dysponuje Saber. Domyślnie, ma zostać zainstalowana broń energetyczna dalekiego zasięgu, charakteryzująca się dużym uderzeniem i długim czasem przeładowania. Oznacza to, że domyślnie statek jest snajperem, co jest dość ciekawą opcją. Jeżeli chodzi o odporność, to statek ma dysponować bardzo dobrymi tarczami, ale nie tak dobrym pancerzem. Nikt jednak nie wspomniał, że jest to glass cannon, a więc nie spodziewałbym się, że będzie to statek, który wyparuje od byle trafienia. Jako wariant minimum zakładam odporność Sabra. Jednak, ponieważ jest to jednostka trochę większa, to pancerz powinien być w stanie przyjąć trochę więcej niż w przypadku właśnie Sabra. Z tą wielkością też nie należy przesadzać. Jednostka jest o 4 metry dłuższa od Super Horneta, co jak na myśliwiec sprawia, że jest spora, ale jednocześnie ma zaledwie 4 metry wysokości. To oznacza, że jej profil widziany z boku lub z przodu będzie dość mały. Sprawa gorzej będzie wyglądać z góry, ale nawet wtedy warto zwrócić uwagę, że większa część środka jednostki stanowi duża dziura, co może znacznie utrudniać trafianie. Jednak jak zwrócił uwagę jeden z moich kolegów, to nie znaczy, że trafiając w tą dziurę, nie zdejmie się tarczy, które obejmują całą jednostkę. Od strony zwrotności też będzie nieźle. Jednostka jest określana jako szybka i zwrotna. Myślę, że dwa silniki TR-2 nie wyglądają imponująco, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są one zapożyczone od Xian oraz że cała jednostka waży 18 ton, czyli tyle samo co Saber, to należy się spodziewać statku, który będzie gdzieś pomiędzy Saber a Super Hornetem. W związku z tym, jeżeli chodzi o zwrotność i szybkość, myślę, że nie będzie źle. Jeżeli chodzi o cechy wspólne z innymi myśliwcami, to tu one się kończą. Jednostka posiada dwa siedzenia pilota. Właściwie żaden inny myśliwiec nie ma tego typu konfiguracji. Jest to cecha wspólna na przykład z Cutlassem, ale Cutlass właściwie nie jest myśliwcem. Nawet jeżeli popatrzymy na tą konfigurację, to Banu troszeczkę inaczej je stosuje. Oryginalnie używa ich w taki sposób, że jeden pilot zajmuje się tylko pilotażem, podczas gdy drugi zajmuje się tylko walką. Pozwala na to interfejs zapewniający dostęp do każdego systemu statku dla każdego z pilotów równocześnie. Ponieważ tego typu rozwiązanie nie jest do końca wygodne dla ludzi, należy się spodziewać pewnych udogodnień pozwalających pilotować statek w bardziej standardowy sposób, znany z innych statków. Statek posiada dwa łóżka oraz szafę na broń. Jako że jest to statek przeznaczony do ochrony merchantmenów w czasie ich długich podróży, został wyposażony w jump drive i należy się spodziewać dużego zapasu paliwa pozwalającego na przelot, olbrzymich odległości, jakie będzie pokonywać Merchantman.
Statek obecnie jest sprzedawany za $185 plus VAT, więc całkiem sporo. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że Saber kosztuje 175, a statek daje nam w zasadzie to samo, plus daleki zasięg, plus drugiego pilota, który może bardzo mocno nas wspomóc w walce, w szczególności operować tarczami czy energią, to może taka cena nie jest wcale taka zła. Dodatkowo zyskujemy broń snajperską, która będzie bardzo unikatowa. Niestety na ten moment nie mogę polecić tego statku z czystym sumieniem. Problem widoczności jak dla mnie całkowicie eliminuje ten statek jako myśliwiec. 1/3 ekranu zasłonięta jest przez gigantyczne ramiona, włączając w to właściwie centralną część ekranu. Krytyka ze strony społeczności jest jednak na tyle duża, że spodziewałbym się zmian w samym statku albo przynajmniej nowego trybu pracy, który specjalnie w czasie walki rozkłada ramiona, zostawiając przestrzeń w środku znacznie szerszą niż jest to obecnie. Na więcej informacji musimy jednak poczekać do Q&A. To oznacza, że jeżeli ktoś chce kupić ten statek, to robi to w ciemno. Moja rekomendacja jest taka. Jeżeli nie masz nadmiaru gotówki, ale zależy ci na tej jednostce, to lepiej kupić najtańsze możliwe CCU, na przykład z Super Horneta, który jest często na sprzedażach, albo z Taurusa, który jest dostępny cały czas. Jeżeli chodzi o moje przemyślenia na tym wczesnym etapie istnienia tego statku, to by było mniej więcej tyle. Jak zawsze zapraszam do nas na forum ITS-a, do których linki znajdziecie w opisie. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w świecie Star Citizena.